Mówię, że nie wiem. Ja uciekam stąd na górę. Okej. Okay. Boże, bo oni też tam mogą być. No, mam przeciążenie, mając tylko siekierę, młotek i maczetę. Tylko to ty, face, Turcjan. A spróbuj wejść na schody tak, żeby one się jakoś zatłoczyły. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Aktor chce, żeby mu się zęby zatłoczyły. No nie. Mam rozdechy. Zabiłeś się? Hmm. O kurde, zaskoczył mnie. Ale to ciemno. Jak wy... Nie. Oż ty powiedziałeś. Zara, mnie coś... Ja się tak tiltuję przy tej grze. Wsiadam do samochodu, żeby przerzucić ten... itemy. Patrzę, nikogo wokół nie ma, no ale już gdy przerzucam, to nagle jest. Nie przesadzaj. Co się tiltujesz? Nie masz powodu. No właśnie mam. Ale celowanie na dwa poziomy wleciało. Mhm. Dajesz sobie. Ty je, kurwa, na te schody tam... nie wrócę. Celowanie, gdzie tu jest celowanie? Tu jest celowanie. No, musimy celowanie sobie poćwiczyć definitywnie. Tu Turcjan biegnie. Robię co mogę. Aktor zabije, to chyba się pochlastam. No w końcu spokój trochę. Ale ta broń za każdym kurwa strzałem mi się zacina. Dobrze. Właśnie niedobrze, bo jeżeli jemu się zacina... Nie no, niech nam się nie zacina, niech mu się zacina tylko. Tak, ale będzie git. Jeżeli mu się to zacina, to oznacza, że więcej jak są wpada. Aha, to nie. Myślisz, że może tam wejść do ciebie, czy... No jak u ciebie tam nic nie ma, to chodź. Bo moja postać ledwo biega, nie? Jestem coś zadyszką dopiero. Strzelbę nam przywiozę. A ja już nudność, a już mam mdło. Ja po prostu szukam za tym jedzeniem i szukam, a nie mogę znaleźć w ogóle żadnego. Wiesz co, skip. Jakby to wysłać na poszukiwania. Ja znalazłem książki i w ogóle wszystkiego od Luja, ale za to nie ma w ogóle tego. Ocelowanie drugi. Ej, mdłości mam, co z tym zrobić? No, poczekaj. Zwinność plus jeden. Halo, do której gracie? Dzisiaj możliwe, że dłużej. Dobra, to ja, bo ja mam 20 zadań domowych, więc no może będę. Pytanie mojego kolegi z matematyki. On ma chyba schizofrenię albo nie bierze leków, nie wiem. No, być może tak jest. Gościu normalnie się zachowuje, po czym po jednym dniu potrafi ci dać 20 do zadań domowych. Ej, Turcjan. Spokojnie, dzisiaj trochę pogramy. Nie wiem, czy przypadkiem po antybiotyki nie trzeba wrócić, bo te mdłości to chyba nie od... Możliwe, że się rozchorowałeś, ewentualnie przeciążyłeś. W sensie chodzi o przemęczenie, czy że przeciążyłeś? Tak, że przemęczyłeś się. Wiesz, mi się amunicja już skończyła? No, to czym postrzelasz? Jedziemy do nich. No spokojnie, w pierwszej broni dopiero. Jak od razu zmiana! To z pierwszej broni, no! Pewnie. Tylko pytanie, mamy więcej tego jedzenia, czy ty wziąłeś tylko garnek? Garnek. Dużo głupno, ja pierdolę. Ale mam... Wystarczy ci. Wyczone są na schodach, czy nie? Nie. Tylko... No jak nie, jak są? Są? No są. No, tak patrzę na ciebie i nieciekawa sytuacja. Niewesoła sytuacja. Jakieś książki się powtórzą, bo biorę jak leci. Dobra, bierz wszystkie książki, potem się je spali co najwyżej. Jak się jednego przewrócisz, jesteś martwy. Dobra, jakoś wyszedłem. Wiecie, że lewym altem można printować tak szybko? Odpracuj się! Można. Masz zupę. Dobra. Nie mogę się tam przecisnąć. No kurwa, znalazłem jakąś księgarnię chyba. Dobrze.
No ale ja chcę jedzenie. Dobra, jebać jedzenie. Zbiera swój tą ten five, chciałem powiedzieć. 5. A my, co ty myślisz, żeby tam postrzelać? Tinkering for one. To strzelaj. Tylko ja nie wiem, czemu mam te mdłości, czy ja mam od choroby, czy ja mam od... Najprawdopodobniej jesteś po prostu przemęczony. Ale przemęczenie już mi... Dobra, co... ale najedź na, ale na mdłości. Jesteś... Nie przemęczaj się. No, to co masz napisane? Zbiera z fotą jeden. W sensie to mi też się pojawiło, jak grałem, powiedzmy sobie, samemu, tak? No, ja ostatnio też byłem właśnie przemęczony i też miałem nie przemęczaj się i chwilę poczekałem i mi to znikło. Zniknęło. Infekcji żadnej nie mam, no więc... to jak nie masz infekcji, to się nie bój. Jakbyś był chory, to byś miał to samo, co ja wtedy, że kichałem i kasłałem. Szkoda, że nie ma. Nie no, szkole za tak źle nie żyć. Jest chujem, to jest, stary. No ale nam to na rękę byłoby. Ja będę miał pełną satysfakcję, jak on dopiero umrze od zombiaka. Turcjan. Pilnuj pleców. Ja na schodach jestem, co pilnuj pleców. Ale jakby po schodach weszły, bo ty jest jeden, a ja chcę ze strzelby popykać. Gdzie jest jeden? Tutaj. No to idź, mi się już broń nie pokończyła. No dawaj, dawaj, bierz to. Larstwo, poziom 5. Ja już mam ten zbieractwo, ten, z tą książkę pierwszą. Celowanie, poziom 3. Definitywnie musimy zacząć strzelać skip. No, męczą. Bo oni potem będą mieli nas jak na widelcu. Ale udało mi się ogarnąć. Ładowywanie nabite. Dobra, wyleczyły mi się rany. Ładowywanie to tam, wiesz, luzik, nie? Czemu moja postać? Nie wiem, ale uciekaj. Umieracie? No na schodach są, musisz tam z kogoś sobie wytrwać. Chcesz się najlepiej zwołać do siebie. Weź krzycz. Ja tutaj do nich strzelam. No strzelasz, ale nie wrócisz, bo na schodach są. To lepszy niż krzyk. Zacięło się. O, moja mordko. Zapas tego fajka. Tylko szybciej pal, bo idzie do ciebie frajer. Przeliczyłeś zombiaka. Przyjdź potem z hordą, to może tam. Ja sobie zrozumiałem 6 poziom starstwa. No dobrze. Dobra, idę ogarniać te łupy. A ty już jesteś w domu? Nie, jeszcze. Dobra, Turcyn, już tak ciężko nie jest. No już tak wystrzelane są. Na schody nie idź. Tu się dużej, też dzieje. Dużo ich tam jest? Trochę jest. Trzeba będzie zrobić duży płot tutaj. Wiesz, mogę ich tam podejść, postrzelać, nie? Proszę, zombie brak. Tylko nie chcę takiego by w ciebie trafić, nie? No co, schodzę już. Ty w ogóle co z tą mrżonką, tą pizzą, co tam kiedyś tam znalazłeś? Już zjadłem dawno, czy ona już by była zgniła do tej pory. Jezu, myślałem, że to ją tam gdzieś trzymasz ukrytą. Tak, w kieszeni, pod fałdką. No pewnie. Chyba amunicja się nam nie skończyła. Si. Ale to już mogę dotłuc białą. Turcjan.
Udało się. Jej. Wytłukliśmy hordę. I to taką masywną hordę. Dużą hordę. Panie Skip, nas też to czeka. No. Dobra, tylko u ciebie się czołgają, to tak... No widzę, właśnie wybijam je. Dobra, to już chyba spokojnie możemy iść dalej, chyba że chcemy się upewnić, czy nam pleców nie zrobią. Szybko chowaj te rzeczy. Gdzie ty jesteś? Zombie do mnie idzie. Czemu on tak zapieprza? Co to jest? Co, ty masz jakiś motorek w dupie? Chciałem powiedzieć, że mam motorek w dupie, wyjąłeś mi to z ust. Ty, no i wyszło. No tylko jedzenia. Muszę wrócić samochodem. Tylko jedzenia braknie. Cała zupa zjedzona. No. Dobra, chodź, idziemy do tamtego miejsca, może tam będzie jedzenie. Dobra. Tak, nie bym pozbierał w sumie tego. Tylko ja nie mogę zbytnio biegać, bo mam te nie przemęczyć się. Dobra, przewalę mu parę razy tyłem. Bo nie mam jak go ogarnąć. O Boże, zostaw mnie. O, siekierka, wezmę. Masz tyłem, przewróć. Albo ty jeszcze te zombiaki tu lutujesz? A ja będę je potem lutował, tylko najpierw jedzenie trzeba znaleźć. No nie, zombie. Ale mnie nie widzi, lol. Siadasz? No, okej, okay, siedzimy. No właśnie, musiałem się. Ogarnąć. Kurwa, czy on znów zaczął nawiercać deski? Ja pierdolę, na chuj nawiercać deski? Człowieku, co ty robisz? Co młotek ty? Wyburzeniowy, o kurwa. O kurde, sledgehammer? Jep. To ci zawiadoszę. Otwieram pudełko z amunicją. Też właśnie znalazłem. Dobra. Przejechałem te zombiaki. Nic więcej ciekawego nie ma, tylko farby. Tylko tyłem. Na kapusty biorę. I chodzi do tego wielkiego budynku. Wyjdę, rozejrzę się, bo mnie jeszcze tu z kurna. Tylko ja bym przetarł na górę, bo tam jest jakaś stołówka, nie? Turcjan. Popatrz na główne wejście. Nie mów. Już idę. Nie ma ich aż tam tyle, ale jest ich tyle. Nie ma ich tam aż tyle, ale jest ich tam tyle. Aktor, kurwa, polonista. Główne wejście, tak? A to nie jest ich dużo, co ty gadasz? Tylko jedzenie szybko trzeba znaleźć. No tak, też to trzeba tu na górę wejść, bo to jest jakaś stołówka, no, czy coś. No dobra, to wybijmy te... Tam jest rzeczywiście stołówka. Dobra, to musimy tam dojść. Tylko mam te swoje całe mdłości i to mi przeszkadza. Myślam się. Dasz, a to ja już bym tam poszedł na górę. Syrena. Ej, bo mogę tu drzwi rozmontować. Będziesz w pobliżu? Nie. A, no to nie rozmontuję. Gonimy ich trochę. Dobra, patrzę tylko. Chyba że chcesz, żeby do nich postrzelać, ale wątpię. Coś innego zrobię. Bo wiesz, ja ze strzelbą jestem gotów. Stolarstwo, poziom 6. Nie wiem, a które miałeś problem ze wbiciem tego. Celowanie, poziom 3. Już miałeś 3, oczywiście. No, w sensie wbiłem, ale mam 3,5. Kombinujesz coś. 3,5, kurwa, a mówisz, że już ma 3. Weź.
Screena zrobić. No ale rób, no ale to nie zmienia faktu, że wcześniej nie miałeś trzeciego. No nie, miałem. Może drugi. No to nie miałem czy nie miałem, bo nie rozumiem aktor. Ja już sam nie wiem, o czym mówię, czekaj. No właśnie o to chodzi. To zauważyłem. Rucenie, zgubiłeś tam paru? Możliwe. Bo paru do mnie przyszło i drzwi rozwaliło. Byś ty wiedział, co się dzieje u mnie teraz. Ser. A to są od razu. Znalazłeś instrukcję obsługi agregatu? No właśnie nie nadal. To nawet do chaty nie wracaj. Nie masz wstępu. Dajesz tam sobie radę, czy ci pomóc? Mam zadyszkę, mam, ale jeszcze sobie daję radę. I tak będę musiał wrócić, bo muszę dożyć ity. Nie masz prawa wstępu, dopóki nie znajdziesz instrukcji. Aha. Widzisz. A w tym zespole każdy ma dostęp. Aktor, zaraz zetniesz po nosie. Wyskoczyły przez okno. Poszły nie wiadomo gdzie. Lucja, na pewno ci nie pomóc. Nie musisz. Dobra, to ja idę sobie zapalę. Zapalę, popatrzę jak się bijesz. A w tym zespole bijemy się razem. Skip znalazłeś te agregaty i chyba masz problem. Nie? Na pewno? Nie. Ale sobie możesz je przejąć, jest odpocznę chwilę. Dobra. Próbuję. A w tym zespole... Wymiana. Dajmy zadyszkę. Zaczyna tyle tych książek, że się zesrać. Kuchnia. Ale chyba nic tu nie będzie zbytnio. Dobra, idę ci pomóc. A to stąd mi właziłeś się. To są drzwi rozwalone. Właśnie. Dobra. Zadyszkę mam i chwilę muszę poczekać. Mhm. Było tam jedzenie jakieś? Nie znalazłeś? Chyba tam, bo tam jest stołówka chyba. Idę tam zobaczę. O kurna, puszki. Halo. Bierz dużo puszek, ile wlezie. No niestety jedna karma dla psów. Wiem. Ładki śniadanie, bo to od razu zjem, żeby... No tak, kurwa, mi karmę dla psów przyniesie, taki kolega. Nie no, masz przecież tutaj jeszcze... Ty w tej drużynie kolega koledze przynosi, kurde, żarcie dla psa. Puszka fasoli, puszka owoców, come on. I karma dla psa. I karma dla psa. A w naszym zespole robimy gulasz z mięsa. Czego? Jakiegoś, ale mięsa. Gulasz zombie. Robi się gulasz z mięsa, tak? Z zombie. Z mięsa zombie, no właśnie. Nie narzekał do tej pory. A co miał narzekać? No, problem. Turcjan, pomocy będę potrzebował.
bo muszę rzeczy z tego punktu poprzerzucać do plecaka. No to przerzucaj. Ej, to zdarzały rzeczy też brać? Nie, one i tak zaraz padną. Bierz tylko rzeczy, które się nie psują. Dobra, dobra. Bierz rzeczy, możesz sobie tam jeść. Spoko. Skąd wy tu przychodzicie cały czas? I robimy bardziej bazę estetyczną z oknami, czy taką ciemnie totalną bez okien? Nie no, fajnie byłoby z oknami, ale nie wiem, czy się nie przebiją. No to się decyduj, bo ja już stawiam konstrukcję, stelaż całego budynku. No to może nie, może lepiej nie. Może lepiej nie co? Nie rozumiem. Bez okien. Bez okien i ten... I po prostu światła się postawi. O, dobra, mamy. Co masz? Jedzone. O, chipsy mam. Zbieranie książek ciąg dalszy. Nie chcę nic mówić, ale mam wilczy głód już od jakiegoś czasu, bo nie ma jedzenia w bazie. Ej, chodź, otworzę ci te dwie puszki. W sensie otworzę jedną puszkę dla ciebie, jedną dla mnie. Dobra, otwieraj. Mówię, że mam nie wracać, kiedy nie przyniosę tego z agregatem. Tego wiesz. Ty mnie tak za słupka, spaniaczku, nie łap. A w naszej drużynie... Hector, wiesz, dostaniesz puszkę z zupą. Chopa w dupę tej drużynie zaraz. O, dżem owocowy. No, blokuje mi jakieś gówno. Puszka z zupą. Smacznego. Nice. Rucjan, piwo trzeba wypić. O tak. Tutaj masz? No, tutaj było jedno. O jest. Nie, napij pupsa. Wiesz co? Też musimy skip ten alkohol stamtąd ogarnąć. Gipny ładnie. I działa to? No, smacznego trzeba. No to ścinaj buraku cukrowy. Tylko weź sobie coś jeszcze na drogę, bo trochę będziemy tak parować. Ja wezmę jakąś czekoladę, jakieś takie... A te zimne ognie działają? Działają. Jak działają? Wytłumacz. Weź. Nie wiem, czy działają. A masz zapalniczkę? Ja. Powinienem mieć. A, bo ty też nie wiem. Mam. Prawie tak, nie da się zapalić? Że w ogóle własne są lampy. A jako główny... Jak to teraz się robi? Rusjan, bourbon, chcesz? To daj, co nie mówię. Poczekaj, spakuję tylko sobie... rzeczy. Gdzie jesteś? Tutaj. Czekaj, chodź. O, chodź. Już wypchaliśmy, what the fuck. Bierz bourbon. O. Pij. Dobra, ja sobie tu siądę. Biskiet. Nie, jesteś... Kresło jakieś tu są. Ej, znalazłem czasopismo z Repair Your Boats. Repair Your co? Boats. Boots? Z łodziami. A, boat. Boats. Jak słucham? Repair Your Boats. To mogłaby być bardzo ciekawa książka. Naprawdę, zamieniasz je w stal. Odcinasz i bierzesz ten, jako ten sobie dajesz. Kurna, zaginie słowa. Znalazłem szafki z wyposażeniem. Protezę sobie dajesz ze stali. Ej, jak mam maskę? Ja jak mam maskę gazową założoną cały czas, to nic się nie dzieje. Nie, ja cały czas używam tej masce gazowej. No to chodź tu, Rucjan, tu jest masa tych. A ona daje jedną sporo maskę... ochrony przed zimnym wiatrem i deszczem. Jedną maskę mamy już w bazie. To ty miałeś, ja nie wiem. Dobra, idę przeszukiwać pokoje. No to jest, już odpocząłem, mogę zwiedzać. Nadal nie mam jedzenia, a mój kolega się opierdala. No już jadę ci dać, tylko odłożę i ty. Chyba, że chcesz, żebym jednak pozostał.
Kabura podwójna, o. A to tylko ubrania są. Turcjan. Kurwa, Morty, jaką ty niby nadwagę masz, jak ty nic nie rzesz. Tak, prawda? Wiem teraz. No to, to wszystkie pokoje to jest... Co ty, kurwa, Bretonem jesteś? To jest... Tylko, to są tylko ubrania. Teraz on do ciebie będę szedł. Wezmę tylko dla ciebie podwójną kaburę. Dobra. Turcjan. Hmm? W sumie... Idziemy gdzieś dalej? W sensie, czy jest tutaj jeszcze jakieś piętro do zwiedzenia? Znalazłem składzik właśnie. To są rzeczy jeszcze. Amunicja? Nie, w kuchni. A, to jedzenie bierzesz. No właśnie nie ma jedzenia, ale gwoździe są, o, śmotki. O, szynka. Szynkę można pokroić. Ale tutaj spokój. Zobaczmy tu. Czy wy coś macie? Dobra, chyba wiem jaki to, jak to jest plan budowy. Mm. To jest budynek taki mieszkalny przez wież wojskowych. Opity, no. Dobra, co jeszcze idę przeszukać jedną rzecz? Wilczy głód, wilczy głód, wilczy głód. Zaczekałem sobie. Maska przeciwgazowa. Już masz już jedną podobnie. Aktor mówił o tej spawalniczej chyba. Nie. Tak? Przeciwgazowej mówił. Aha. Mi się pojebała. Gaśnica. No, to akurat tak się spada w ognisku po raz kolejny. Wiesz. Dobra, biorę. Nawet są dwie. Masz dwie? Nie, no jedna starczy chyba. Dobra, naprawdę już muszę iść coś zjeść, niestety. A gwoździaki znalazłeś? Niestety nie. Kurwa, wszystko zdarzało. Czyli ten prąd i całe jedzenie w lodówkach poszło w pustu. No lody tak samo. Niestety. Chyba, że znów grę zbagujesz. To nie ja zbagowałem grę, ona się sama zbagowała. Przy takiej ilości errorów to wcale nie jest trudne.
Do Turcjan lutujesz. Iblu jestem. O, zestaw do szycia. Jest, mam igłę w końcu. Kurde. Uuu, jaka horda przed budynkiem. Chciałem do chaty wracać, a widzę, że tu kurde jest. Nie halo. Co to za zgromadzenie nielegalne? Turcjan, ten garaż to ty zwiedzałeś? Nie, na razie schodzę z tobą tylko. Kilo. Kilo. Maczeta. Uuu. To procentowa jakość. No już ze dwie znalazłem, czy trzy nawet. Siekiera, tak fajna. Teraz rzadkie mamy ze cztery. Na ilość drewna nie narzekam. Znaczy wiesz, my tu chwilowo zwiedzamy jedynie miejsce z narzędziami. Good for you. Brakuje nam czegoś, Turcjan? Wracam. Broni tylko. No to wiem, ale z narzędzi takich, wiesz... Nie, raczej nie. Mamy wszystko. Macie palnik? Nie jestem pewny teraz. Nie, nawet dwa mamy już. Macie butlę gazową? Dwa palniki, maska gazowa, butla z gazem. Nie są razem. No to już wykorzystałem dzisiaj. Wykorzystał? No teraz powiedziałem. Wykorzystane limit żartu. Dobra, Turcjan, mamy dwa palniki. No cóż, wykorzystane, no i chuj. I tak pewnie zostanie jeszcze użyte. Kurwa, cztery zombiaki w jednym kiblu siedziały. Pojebało? Ja tak miałem na tym, na siłownik. Ale w kabinie jednej, nie w kiblu. Aha. Może się obejrzeć, we czwórkę się schowali, biedaki. W pięciu nawet tam było. A jeden goły był. Koledzy Danon mnie prosi o spokój, mam mu dać spokój czy męczyć? A, rób sobie kurwa co chcesz. Dobra, to zamęczę, no. Pierdolam kakao na surowo. Bo ktoś miał przynieść jedzenie i oczywiście zostawił mnie samego głodnego. Gdzie jesteś? Czekaj, chipsy tortilla opierdzielę jeszcze przy okazji. O, broń mał. No i się posłał kibę sprawdzać. No jeszcze mogę ten aparat fotograficzny rozebrać w sumie. Ja tu mam od cholery walkie-talkie, ej. Ale ja wiem, czego wy na pewno nie macie, a co my mamy. Dawaj. Sprzęt do nurkowania. A, teraz z tego korzystasz pewnie. Jak już naprawdę będzie z nami ciężko i będziecie nam oklep ogólnie robić, to w razie czego przeniesiemy się na jakąś wyspę. To nawet nie jest zły w sumie plan. Wtedy się będziemy Fortnite'a bawić. Tak jak z bazą wojskową. No. Możesz próbować. Próbować? No ty chyba nie sądzisz, kurwa, aktor, że ty mnie pokonasz. Gracza Fortnite nie znasz. Nie grasz Fortnite'a, bo ci nie chodzi. Grałem kiedyś. Na dwóch FPS-ach. To się nie liczy. Nie. Na czterech też nie. To nie były cztery. Dobra, 15 to też nie jest dobra liczba FPS-ów. Nie było 15 więcej. No nie mów, że 20. Tyle tu kurwa miał Danon w Lidze Legend. O, kanapa. Naprawdę jeszcze nie wbiłem sobie tego? Nie gadaj, że to są znowu pokoje. No, chyba te. My tu serio broni nie znajdziemy. No tutaj nie. To po co my się tutaj tyle tłukliśmy o ubranie? Może być to dopiero początek. Żeby ty był gustowny. Ubrania mamy. No to teraz broń. Gdzie jesteś?
bazie siedzę. Ty co na dole siedziałeś już, tak? Jeszcze całego nie zwiedziłem. Tutaj co budujesz, czy tam gdzie mamy rzeczy? Tam gdzie mam rzeczy. Stolarstwo mi potrzebne, poziom czwarty. O, pudełko gwoździ, dawaj mi to. No widzę, że nic takiego nie mamy. Nie, przepraszam, była broń. O. Turcjan. To znalazłeś. Słuchaj, jest bardzo ważna sytuacja. No. Ale to taka, o której wolę nie mówić. Prywatna, dobrze. No serio, chłopaki. Idę zobaczyć. Nie robi się tak. Łary, bo tam zombie jest. To ona tu ma, pokaż mi. Patrz na Prio. Taka, wiesz, niemiła sytuacja. Pokaż ty mi to. Dobra, daję ci. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Ej, mam pomysł. Czyżby no. Aktor został ugryziony? Wykorzystajmy to. Okej, popatrz, tylko bądź w pobliżu, żeby mi to załatać, no. Okej? Tylko ja nie mam, wiesz... Weź sobie jakieś kawałki tego materiału. Aktor będzie rękę ucinał. No. Dobra. No mam. A czemu ty mi to tutaj dajesz na dworzu? Kurwa, i puszkę karmy do psów naprawdę mi dał. No co, no, jedzenie na dół. Dobra. Do chałupy, już. Muszę wjechać. Nie musisz, jak nie chcesz. Czekaj, nie, ale nie bandażuj mi teraz. Okej. Okay. Definitywnie aktor sobie rękę upierdolił. Jeszcze nie. Ale to chodź do łazienki może. Łazienki? Dobra, tylko szybko to trzeba. To nie, to nie zda się. Ugryzienie. Ugryzienie. Dobra, dobra. Dobra, tylko weź medyczną tego. Kurde, teraz powinien... Masz coś? Turcjan, włączaj no, OBS. No, właśnie też tak myślę, kurwa, ale nie mam żadnego do nagrywania. Leć po kawałki, szybko. Gdzie ty jesteś? Na dole, w łazience. Ty już uciąłeś? Tam nie widziałem. Tej, do której wchodziłeś, tylko masz już, kawałki materiału, nie ucinam. Kurde... Ty jesteś zbagowany u mnie. Tu. Ja się nie widzę, teraz się aktor widzę. Będzie, nie? Dobra, dobra, chodź. Dobra, ucinam. Ja pierdolę. Patrz, masz medyczną? A która? O którą? Którą? A, dobra. Brawo. Jak skończysz, to mi mów. Dobra, jest już połowa. Kurde, szkoda, że tego nie widzę. Teraz szybko. Ale ty... No, udało się? Udało się, ale ja ci nie mogę tego... zrobić, bo w sumie ci bandażować ręki, której nie masz, nie? No tutaj masz te książki, ale jeszcze będzie ich więcej. Już wszystkie? Dobra. Ale mam zabandażowane. Mhm. Dobra, ja ci dam tutaj tego. Tylko wiesz, co ci powiem. No, mam przeciwbólowe, wpierdalaj wszystkie. Teraz to ja sobie tylko z pistoleciku postrzelę. No tak. W końcu aktor się doigrał. On tu już jest ten. Sporo ja zobaczę, gdzie tam jestem. Dolarce, poziom czwarty, stary. Zajebiście. Ej, no. Ej. Się zdejmuję ci, czekaj. Tylko... Tam tyle książek było. Tylko Turcjan, słuchaj. Zabijam to. Bo przecież mamy schemat na tego, na tą rękę taką. No tak, protezę będziemy robić raczej. Oczywiście. Zobaczcie, jak aktor będzie miał protezę. Dobra, to chodźcie, cofniemy się w sumie. Tylko wiesz, ty musisz prowadzić, chyba. No co, jedną ręką nie umiesz w automacie? No proszę cię. Ej, kurwa, czemu mam dłość, jak uciąłem tą rękę? Dziwne, dziwne. Nie wiem, to jest przemęczenie, czy to jest z bólu? Z bólu może być jeszcze. Popatrz, to byłeś? Byłem, sprawdzałem. Chodź szybko do tego samochodu, w razie czego jak padnę, ale nie powinienem, bo uciąłem. Nie, nie powinieneś. Zdychaj. Nie ma co chyba mechaniki, że postać ci przemęczenia pada. Jest też ryż? Wrzućmy do jedzenia gdzieś. Tego czekaj jeszcze. Możesz go sobie zagotować czy coś. Ale nie mamy na czym nawet.
Wkurza mnie to, że cały czas słyszę, jakbyś sobie rękę ciął. No bo to jest bug. No, też mnie to denerwuje. Ale jak odejdziesz, to chyba się skończy. Ej, ale ten, tylko nie wiem, czy ten ból długo trzyma, nie? Bardzo długo, dopóki masz rany. Tabletki wpieprzyłeś, więc... Ale wiesz co, te tabletki to też tak raz działają, raz nie działają, w zależności od tego... One po czasie po prostu działają. Dobra. Powiem, że naprawdę... A właśnie, bo teraz... Bo ja muszę teraz prowadzić przecież, nie? Zaimponowałeś mi tą ilością książek. Ej, ale aktor, uciekaj, uciekaj! Do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia. Problem jest taki, że ja nie mam broni. Tylko pytanie, czemu jak ja mam broń w jednej ręce, to ja nie mogę nią tłuc? Nie wiem, ty tamtego moda zaproponowałeś, więc teraz nie narzekaj. To co, to będę nogą tłukł? No, tłucz nogą. W bagażniku nic nie chowałem, zapomniałem. Nie mogę hordy, dobra, biegnę do samochodu. Aha. No ale mamy książek, wow. Lubię to. Teraz miejsca zabraknie. Tobie, Turcjan, też bym proponował się ewakuować. Zara, idę. No ale dobra, aktor jest okaleczony, to już jest git. No i gitara, no. Zaraz zrobimy protezę, będzie okej. Nie. To jak się to tak nic nie zmienia. Aktor jest już upośledzony, czy to i tak jest upośledzony, ale... Ale w sensie, że już jest okaleczony, jest git. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Jak ty tego dokonałeś? To była jedna baba. Biegłem. A właśnie, widzisz, baba. Kobieta, panowie, kobieta. Bądźcie kulturalni. Ujebała go, no to baba. Zazwyczaj tak jest, że jak cię kobieta ugryzie, to już potem wiesz, kaplica. A jak wiądra, to już w ogóle. Nie daj Boże, teściowa. Babcia, no ty. Dobra, niby mam tylko modłości, to się nie rozprzestrzenia jakoś nie wiadomo jak. Więc się cieszę. W ogóle te kopie tych magazynów i tak dalej, to ja wywalam. Na szafkę będę to wrzucał tutaj. Ale moja postać teraz tyle tak długo pali. Rucjan, ja ci chyba bez tej jednej ręki za dużo, to ja nie pomogę. No to zaraz idziemy do bazy, spokojnie, chodź. Dobra, czekaj, zapalę. To klucze wsadź tylko. Czekaj, zapalę tylko do końca, żeby mojej postaci... nie. Mam nudności wyższego stopnia, siła i leczenie ograniczone. No to może być od ręki, nie musi być ten infekcja. Nie, to nie infekcja, to od bólu, tak. No. Zaraz się położysz, będzie okej. Okay. Dobra. Jak te 4 odcinki będzie leżał, kurwa, odłogi. Aż tam książkę sobie poczytaj. No, jakby nie patrzeć, aktor niedługo się tylko do tego będziesz nadawał. Jak zrobimy protezę, będę pomocny. Pomocny żony, na pewno. Możesz tej ręki tam nie gryźć? Przepraszam, to silniejszy ode mnie. Ej, mamy jakieś wkręty czy coś? Mamy. O. Te pudełko znalazłem. Przydałoby się, bo ja bym naprawił tą maskę może. Jaką maskę? No maskę tu muszę naprawić. A możesz to zrobić? No na sensie pouczę się i to, nie będę mógł. Klucz nastawny, części silnikowe, do tego to bym mógł sobie silnik naprawić. A masz podnośnik? A bo to podnośnik trzeba, żeby naprawić silnik. No chyba tak. Aktor. Ale nic nie jest to potrzebne. Potrzebny jest chyba podnośnik do silnika, prawda? Dobrze mi się kojarzyło. Do maski raczej nie, no bo to by było bez sensu. Do maski chyba nie, ale do silnika na pewno.
Trzeba ognisko zrobić, bo mam kilka książek do spalenia. Aha, to aktor daj mnie, bo ja mam tego jednego kierowcę. Dobra, jedź, aby było. Także ja się nie mogę przyspieszyć, jakbym bardzo chciał. Tylko... Tego włączyłem. Jako Turcjan. No tak serce na lewo, na prawo powinno mi skakać? Jak mam nudności? To jest dobre pytanie. A masz tego? Masz bandaż ci dam. Weź to owin jeszcze, jak masz coś tam. Ale wiesz, że ja to będę zakładał 3 dni. A jeszcze elektryka, który zajebiście. Tak, dostaniemy. Dobra, musisz mi zmienić. Czekaj, wyrzucę ci to. Aktorku, może pomocy potrzebujesz? Chodź, masz, wyrzuciłem ci bandaże. Musisz to jeszcze raz załatać, bo mi serce skakało, jak jechaliśmy. I nadal jak stoję, to skacze na lewo, na prawo. Tyś czytasz? Dobra. No i super. I dobra. Już nie skacze. Idziemy dalej. Będzie tak pobolewać, ale no. No będzie cię boleć. Nie masz ręki, kurwa. Wieku, co ty byś chciał? On by chciał rękę. No to już za późno. Lara będzie. A jaką straciłeś? Właśnie. Prawą. Ciekawy. W szczególności, że postać praktycznie wszystko robi prawą ręką, to tak słabo dosyć. No to tydzień, żeby się nauczyć walić lewą. Ale w zombie oczywiście. Czemu tydzień? Tak, wiadomo. No bo to, nie wiem, tak obstawiam, że tydzień się będziesz uczył. No, ty protezę sobie zrobię i będzie git. Nie. Ja ci nie pomogę. Nie, aha. Ej koledzy, czemu mam gorączkę, silne siła i leczenie poważnie? Bo nie masz ręki. To by się sepsa wdaje w tej chwili. Aż tak jest źle, że gorączka i to wszystko. No sepsa ci się wdała. No to co, antybiotyk chyba? Tylko i wyłącznie. No mamy w bazie, spokojnie. Tylko dojedźmy. Weź mnie prowadzić do niczego. Ej, słuchaj, ty... Ogólnie jakieś tu książki teraz czytasz, czy nie? Nie, ja tylko przeglądam. Ale mamy dużą ilość teraz tego. Zobacz, ile będzie książek w tej ostatniej tej czasy. Ale to... Czasopismo. A to czasopisma. Innych... Mnie to bardziej czasopisma interesują, wiesz, nazwane, nie? Bo one coś dają, a tam to tylko się poprawia. No. Tutaj będzie 10 książek tych takich, wiesz, no tak, żeby nudę zbić takiej. Mm-hmm. No to starczy na długo. No sobie stolarstwo. Zawiasy też tu dam. Zawiasy, witaminy, zegarki, te tabletki antydepresyjne. Ale to napój, coś... Ale to długo pije. Zwyczaj się, bo tak teraz będzie wyglądało twoje marne życie. A nadal mi powinno tak serce skakać i życie lecieć w dół. Już jesteśmy. Brudny bandaż mam, pomocy. Już jesteśmy. Pomocy. Kurwa, dlaczego ty nie masz tego OBS-a? Nie, ale możemy po tym ogarnąć. No ale to już jak za późno, tu lej. Ale to się będzie działo jeszcze, on przecież nie ma ręki, to mu kurwa nie wyrośnie w 3 dni. Masz, tam w tym jest. Aktor będzie kurwa jak Robocop. Dobra, jeden palnik cały. I plecak leży, nie? Przysiad na palniku. Teraz będzie odbyt. No, spalony palniku. To go piecze. No. To w mojej postaci jest aż tak zimno. Bo nie ma ręki. Bo jest luty. To też jest wytłumaczenie, nie powiem, że nie. Jak tu się da wyjść na dach? Dałoby się otworzyć to okno?
Próbuj. Jak się połamiesz, to cię kurwa nie będę ściągał. Nie no, przecież to jest takie centralne wyjście na dach. Można, ale nie wiadomo, czy się z dachu nie ześliźniesz. A, to nie. Ale to jest taki dach płaski, no nie wydaje mi się, że bym się ześlizgnął. No to próbuj. Ej, znaczy, teraz czytam, więc nie. Turcjan. No poszedłbyś mi maskę samochodu zdjął, ja bym ją sobie na blachę przerobił. Zdjął? A nie szukałeś? Nie ma gdzieś? W sensie jakukolwiek mi chodzi, bo moja postać tylko ledwo z budynku wyjdzie, już jest jej zimno. To ubierz się bardziej. Nałóż się całe ci wszystkie ciuchy, co ty masz. Ale ja jestem ubrany w to wszystko, co ja miałem na początku. Miałem... To masz tu kurtkę na przykład, nałóż ją też. Miałem nie wiem, czy ona się zamieni. No jest tak, minus 11 stopni. Czego to oczekujesz, chłopie? Moi też jest zimno. Dlatego proszę Turcjana, czy mógłby pójść odczepić, przynieść i... Odczepić? A tam leżała już jakaś, to wziąłem ci. A to przynieś, może ją się da przerobić. Ale Turcjanowi też jest zimno. Czy wiesz, u nas w drużynie na przykład dbamy o siebie, a ty widzę, że nie dbasz. Reszty nie ma blachy jakieś. Ja bym chciał zadbać o jedzenie, ale na początku przeczytam te książki, które mam do przeczytania i wtedy pójdę po jedzenie. Najpierw to ty weź siekierę, jak przeczytasz, przyjdź tu do mnie i pomożesz mi śnieć żero. No dobra. To jest z tym jedzeniem teraz problem, bo się odłączył ten prąd cały. No tu masz jeszcze arkur w blachy. Chyba też musimy zacząć gotować te zombiaki. Ile potrzebujesz? Najpierw to ty musisz znaleźć agregat, w sensie instrukcję agregatu. Ile tego potrzebujesz? To wiesz co? Jakbyśmy mieli tego... bo jednak takiej blachy nie przerobię. No. To musiał... Arkusz blachy jest. Arkusz blachy jest? Gdzie? Już przyniosłem, no tu leży pod maską. A, dobra. Dobra, czekaj, zobaczę, w której kategorii miałeś? No wpisz po prostu... I weź dwie siekiery w rejczego. Dobra. Wpisz huk po prostu. Będziesz miał. Ja nie mam. To bo się musisz nauczyć tego. Pewnie nie wiesz. A gdzie to mam? W sensie gdzie to... Gdzie mam na... Tu są wszystkie. Tej ostatniej pierwszej. Kończę to mam. No i ogólnie wiesz co, Skip, mam do ciebie kolejne zadanie. Idź do tych zombiaków, które są przed domkiem naszym. I pościągaj z nich ubranie i poprzerabiaj na kawałek papieru, kawałek materiału. Dobra. Wszystkich jak leci. A po co nam tyle aż tego? Jeżeli chcemy zrobić ogrodzenie z bali, to potrzebujemy od cholery szmat. Zaraz wracam. Mm-hmm.